Jak mógłbym podsumować ten mecz? Przede wszystkim myślę, że trochę wynik jest mylący, ponieważ musieliśmy się mocno namęczyć, żeby to spotkanie wygrać. W drugiej połowie odskoczyliśmy, bo to było dla nas bardzo ciężkie spotkanie. Takiego też spotkania to oczekiwaliśmy, byliśmy na nie przygotowani, że nie będzie łatwe spotkanie, bo bardzo ciężkie nam też z takimi zespołami się niezbyt dobrze gra, ale no wczoraj było tak, jak chcieliśmy. Jestem zadowolony z ogólnej postawy zespołu, ale tutaj tak bym chciał wyróżnić naszą postawę przeciwko obronie strefowej przeciwnika, gdzie czasami miewaliśmy problemy, był chaos. I to tak też było po pierwszej kwarcie, natomiast od drugiej kwarty już to opanowaliśmy. Graliśmy spokojnie, konsekwentnie, z chłodną głową i fajnie to rozbijaliśmy. Jeśli chodzi o zespół z Katowic, na pewno czeka nas kolejne ciężkie spotkanie. To nie jest byle jaki zespół, to jest wymagający przeciwnik, gdzie jest trzech zawodników z kadry Polski, więc no, czeka nas trudne zdanie. Więc tak naprawdę czekamy, aż za chwilę się rozpocznie mecz Ursynowa z Katowicami, gdzie będziemy mogli zespół z Katowic pooglądać i, no, i na jakiś taktyczny plan sobie wtedy nakreślimy.